Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Trochę spóźniony co prawda dzisiaj, ale mam nadzieję, że przynajmniej na 20 się uda. Jak nie, to pewnie 21, jak nie, to będzie później. No cóż, tak wypadło jak wypadło. Wybieramy misję zapewne, czy tak, to mamy na 100%. Ej, co my tu mamy następnego? Pożar w ogrodzie, w ogóle tego nie pamiętam. Więc prawdopodobnie trzeba będzie parę razy powtórzyć. Może to jakoś wtedy przytnę. Na razie pierwszy raz lecimy na żywca, że tak powiem. Dobra, można by pominąć, jakby się dało. Czy się nie da? Ale lipa, że nie da się pominąć. Dobra, pamiętam na pewno, że muzykę za głośno gra. Dobra, może tak. I lecimy. Dobra, to wiemy. Dziadek. Kurde. Henrich. Tak, wiemy. Bierzemy może... Kurde, co ta gra tak działa dziwnie. Tylko nie pamiętam, czy brać gaśnicę, czy brać cokolwiek innego. Ej, dobra, trzeba na spokojnie na początek. Na spokojnie, to rąbnie pewnie zaraz coś. Pamiętam, że był kluczyk gdzieś, żeby otworzyć. No. Tutaj. Okej. Pierwsze co zaczynamy, to otwieram tą szopę. Możesz? Roger. Gaś. Propane cylinder. A podnieś. We have to get rid of it. A takie buty. Okej. Takie buty. Kurde. Situation report. Source of the fire discovered. The compost. Dobra, spróbujmy to na początek wygasić. Got it. Extinguishing attack initiated. Fire is threatening to spread to the shed. Tak. Locked. No nie jest zamknięte, drugi kolego, bo już otworzyłem. Gaś. W sumie może założysz, bo się jeszcze przygasisz, przydusisz. No gaś, Stefan. Nie mamy... Dobra. Opcjonalne cele. Dobra. Idziemy z Henrichem pogadać. Do you have a key to the shed? Oh, yes, of course. Let me think. Tak. My wiemy o tych kluczach, nie wiem. Gra nie ten. Nie wierzę, już zgasiłem. Pytanie za 100 punktów. Gdzie jest tutaj kawa? Czemu ta postać i tak łazikuje? Kurde, no. Właśnie w tej grze by się przydała tak zwana martwa strefa. Bo mi chyba ten... gałki zaczynają pływać. Czy ja tutaj nie mam... sprawdzić najpierw budynku? Ciekaw jestem, co my tu mieliśmy zrobić. Najpierw. Znaleźć kogoś? No ale tu już jest jakby chyba za późno, że nikogo nie ma. Tu chyba była kobieta jakaś, czy mi się zdawało. Nie tutaj. Tutaj też nic nie ma. Tutaj tym bardziej nie będzie. I co to? Tyle? Tu nie było jakiejś babki? Pożary mi się pomyliły? Co nie zmienia faktu, że tu mogliśmy chyba jakiś gaz wyłączyć czy coś. Tak mi się wydaje. Trochę chaotycznie chodzę, ale... to chyba też już po ptakach.
żeby wyłączyć prąd. To był chyba gaz, z tego co pamiętam. Też już, jak zagasiliśmy pożar, to już gra ma nas, widzę, ten wywalone. A może nie trzeba tych pobocznych spełniać, tylko trzeba główne spełnić. Dobra, chyba to jest kawa? Nie pamiętam, czy ja tu kawę znalazłem. Kurde no. Taka szybka akcja. I w kuchni nie ma kawy. Może na stoliku jest? O, jest. Nie pamiętam, czy ja ją znalazłem, czy ja jej nie znalazłem. Nie przygotowałem się jak zwykle, bo to ja. Siema. Ah, I needed that. Thanks, man. Tak. To było najważniejsze. Ale może spróbuję teraz jeszcze ten... temperaturę sprawdzić. Nigdy nie wiadomo. Grunże butla gazowa nie wybuchła, jest okej. Jak? There's something there. Serio? O, widłę, proszę bardzo. Nie wiedziałem tego przy poprzednim przechodzeniu. W sumie, tak na dobrą sprawę, to faktycznie ani razu tych wideł nie użyłem. Myślałem, że to się tych chłopów goni, czy coś. Oj, widłe, panie, widłe. Heinrich, ty to jesteś. Dobra. Może wybuchnie mi pożar prosto w twarz. Okej. Dobra. Gasimy dalej. Że gaśnica się odnowiła. Ale dziwnie, ta postać chodzi na serio. Już? Jak teraz? Teraz jest zgaszone. Dobra, jestem jednak. Zapobieżono, sprawdzono pod kątem stopowienia. Dobra. Czyli chyba okej. Butle z gazem. Może trzeba gdzieś zanieść? Czy jak? Jak myślicie? Dziadkowi oddać? Helich? What's the situation? Making progress? Get back in the building now. The fumes are dangerous. All right. A, trzeba by go było ten. Trzeba go było pogonić. Nie wiedziałem. Kurde. O, proszę bardzo. Ewakuowano. Co ciekawe. Czego mi tu brakuje jeszcze? Tu już chyba nic nie musimy zrobić. Tutaj też nic. Mam takie przeczucie, że powinienem sprawdzić przed ugaszeniem. Czy mieszkańców już innych nie ma? Close the window now. Serio? Dobre. Ej. Dobre. Nie miałem pojęcia, że to aż tak. Dobra, fajnie. Możemy kończyć zatem. 7 minut. Fajnie, że się udało. Czy ty tak myślę? Dwa razy trzeba było dziadka pogonić. Skąd ja mogę to wiedzieć? Wskaźnik trafi. Dobra, ale jest skuteczność 100%. Rozumiem, że to mi wystarczy. Dobra. Idziemy dalej. Zatem kolejną misję z
wsparcie policji. To będzie ciekawe. Powiem szczerze. Pamiętam kontener, w którym była kawa. Koleś siedział. Poparzyłem się chyba... zatrzedziłem się dymem, z tego co pamiętam. Dobra, dziękuję. Już się naoglądałem. Dziękuję, gro. Halo. Dajcie już to pominąć, no. Dobra. Wybiegaj, dziadek. Znaczy, szefie. Roger. Dobra. Weźmiemy na pewno od razu. Co my możemy wziąć od razu? Gaśnicę weźmiemy. Chuligan chyba się przyda. Szlifierka kątowa niekoniecznie, ale wezmę. Zastanawiam się, czy kurtyna nam potrzebna. Przypuszczam, że nie, ale idziemy. It's a huge area. I should keep my eyes open. Tak, tak. Gdzieś tu była kawa. Przypadkowo ją znalazłem, na serio. Proszę bardzo. Zapamiętałem, kurde. Że kawę dają. Dobra, grunt, żeby się nie zaczadzić. Tym dymem. Czy tam nie otruć. Dobra, Stefan. Już mogę. Teraz myślę, że pójdziemy do tego kolesia najpierw. Jego kumpla. On pobiegnie jakby wtedy do niego. Jak tu się biega? On gdzieś tutaj był. Gdzie on był? O, jest. Siema. Możesz pogadaj ze mną, kolego? No gadaj z nim. What do you want? You need to clear the area. Make your way to the exit. Forget it. You can't do anything to me. Wait! I ought to follow him. Tak, tak. No, możesz wziąć. Dziękuję. Ej, koleś. Situation report. There's smoke coming from one of the containers. Copy. Smoke in the container. Continue to investigate the scene. Czemu nie mogę tego oka wybrać? Kurde, no, co jest grane? Situation report. Przyjarałem się. Suspected smoke poisoning. Kurde, no. Roger that. The paramedic is heading your way. Czyli rozumiem, że jak oni gadają, to wypad. Tak, tak. Wiem, że wygląda nie najlepiej. Extinguishing attack initiated. Fire's out. Understood. Fire is out. I tak ten... Lipa, bo się poparzyłem. Hello? Can you hear me? Koleś leży na ziemi, a ja muszę z powietrzem gadać. Kurde, poparzyłem się. Wkurzyłem się. Że się poparzyłem. Walnąłem go na glebę normalnie, jak... O, siema. Ej, ugaszono, fajnie. Tylko co z tego?
trzeba to wywietrzyć tym wywietrznikiem, nie wiem. Looks like the homeless people are nearby. I should take a closer look at the containers. Chyba trzeba oddymić. Jak rzeczywiście się poparzyłem, to ja będę powtarzał, wezmę od razu tą oddymiaczkę, czy jak to tam się nazywa. This is a good place to put injured people. Super. Tobie oddać to? Oh, thank you. Fantastycznie. Spróbujemy coś z tym wentylatorem zrobić, tylko się zmachamy zanim tam dojdę. I co, on nam podziękował? O. Ej. To nieźle. Czyli nie muszę jakby wywietrzać tego, ale może do achievementu mi się przyda. Jak zdążę. Bo widzę, że to bardzo ciężki ten wentylator jest. Parę kroków i gościu ten ledwo zipie. Jeszcze rozumiem, jakbyśmy w masce szli. Dobra. Jak jest tandem? Ciągły strumień. To chyba ten... nie to. Dobra. Idziemy zatem. Nie potrafię tego oddymiać. Widocznie tutaj to było nam niepotrzebne. Dobra, idziemy. Zobaczymy, czy ten... będzie stówka. Będzie 95, bo... bo się zmachał, no kurde. Człowieku. Ty świszisz cokolwiek? Dobra, mamy stówę. Czyli nie odniosłem żadnych obrażeń. Chociaż zdawało mi się, że na czerwono się coś zaświeciło. Dobra, fajnie. Mi się tam podoba. Ale z każdą kolejną misją będzie coraz gorzej niestety. Bo one się robią też jednocześnie coraz trudniejsze. No tutaj może być lipa. Pamiętam, że trzeba iść i uspokoić tych ludzi. Jakoś. Ciekawe, gdzie tu kawa jest na przykład. The alarm system of the elevator was triggered. The caller said the car was stuck on the third floor. Gear up. Find out where the elevator is stuck and how the people inside are doing. No przecież mówi, że na trzecim piętrze. Zaraz. Weźmy może od razu. Gaśnica nam niepotrzebna raczej, z tego co pamiętam. Widły też nie. Przyda się prawdopodobnie chuligan. I może to. Jak to wygląda? Tak to wygląda, dobra. Lecimy na trzecie piętro na początek. Uspokójmy ludzi. To rozumiem jest pierwsze. Drugie, tak. I trzecie. The janitor is waiting here. He has a key to the machine room with him. Dobra, zaraz pójdę. Uspokójmy, tak. Wymaga klucz trójkątny. Super. The elevator's not responding. I'm going to have to use either force or a triangular key to open the door. A jak ja mam uspokoić ludzi? Halo. Bo wtedy mi babka zeszła chyba. Może piętro niżej?
tutaj ten. The elevator's not responding. I'm going to have to use either force or a triangular key to open the door. Jak tutaj kogoś uspokoić? Jak nie można zagadać? Nie rozumiem tego. Chyba, że otworzę i przez tunel powiem. Dobra. Znaczy przez szyb, kurde. Tunel. Tunelu. Here, take the key to the machine room. Is there anything else you need from me? Thank you. I'll take care of everything else. Naturalnie. But before I forget, there's a triangular key in the machine room. It unlocks the elevator doors. But before I forget, there's a triangular key dobra, in the machine room. Dobra, no, dziękuję. Aj, maszynowni. Jeszcze zobaczę tutaj. Najpierw, tak jak mówię, powtórzę. Muszę się dowiedzieć jak najwięcej. Wymaga klucz trójkątny. Zablokuj. Dobra, w sumie jak już tu jestem. Prawda, nie wydaje mi się, żeby to trzeba było taśmą. Ale. Bardziej mi ciekawi, gdzie tu kawa jest. Gdzie ta maszynownia była. Co, gaz wyłączymy na początek? Wymaga klucza, dobra. Możesz... Dziękuję. Klucz zniknął chyba. These must be the elevator controls. I can use them to lower the car. This key unlocks the elevator doors without force. Nie wiem, ja bym najpierw poszedł uspokoić tych ludzi. No. Dobra. Da się tu jakoś krzyknąć? Cokolwiek? Nie da się. Tak wiem, że wymaga ten. Dobra. Aj, lecimy dalej. Może piętro niżej, trzeba ich uspokoić. Czemu ty tego nie łapiesz mi, jak ja to wybieram? No jakie mam się odezwać do tych ludzi? Pamiętam, że dostałem ochrzan, że nie uspokoiłem. Super, zmachał się. Stuck in here. Hello. Situation report. Elevator is between the second and third floors. There are two people in it. Look for the machine room. You should be able to lower the elevator from there. Copy that. I'll look for the machine room. No przecież tam byłem. Don't worry. I'm here to help. I'm about to lower the elevator so you can get out. Just stay calm. Okay. Okay. Panie Wurst, ok? Ej, może to powinienem tym chuliganem rozsunąć. Jak tam? Chyba ok. Albo i nie, bo się zsapałem. Report. Manually lowered the elevator into position. Copy that. How are the people? Zaraz się dowiem. Chyba tutaj, nie? Jak tam?
I'll take care of him. Follow me outside to the ambulance. Serio? Czy oni se sami pójdą? Mam nadzieję, że sami se pójdą. Dobra, my zabezpieczymy windę. Dobra. Jeszcze będę musiał rundkę zrobić, żeby kawy poszukać. Dobra. Możesz trafić w te drzwi, dziękuję. Spróbujmy jeszcze. Może to odblokować? Po coś? Thank goodness you're finally here. You gotta get us out of here. Przecież was już tu nie ma. Nie wiem, ta gra jest śmieszna czasem. Zabezpieczono drzwi windy, czyli jeszcze gdzieś taśmą muszę obkleić. Ciekawe gdzie, nie obkleiłem. Ale rozumiem, że już jest luz. Pytanie, gdzie jest kawiszcze? Myślałem, że trzeba dzwonić. Dobra, gdzie jest kawa? Kawa. To jeszcze jedno piętro wyżej, bo... Jest tu gdzieś kawa jakaś? Wiecie, kawa może być na wycieradce stać na przykład. Albo zadzwonimy do kogoś i powie, proszę, kawki się napijcie. Dobra, to będzie ostatnie. Okej. No i wydaje mi się, że to jest kawa. Tylko gdzie to może być kawa, drodzy widzowie? Gdzie może być kawa w tej grze? W piwnicy? Tu patrzyłem na 100%. Może do sklepu zajrzeć. Tam, gdzie ten pająk był kiedyś. Tu już przechodziłem, to raczej bym zauważył. Zobaczmy parter. Kawy nie stwierdzono. Zobaczmy, czy się da może do sklepu wejść. Może gdzieś będzie na zapleczu ta kawa albo coś. Nie, to jest specyficzny kubek. Fajnie jakby znowu tu pająk był. Wtedy kawa jakoś w tych rejonach była. No dajcie kawę, no. Idealne miejsce na kawę. Trudno, no. Najwyżej nie znajdę tej kawy, ale wydaje mi się, że ta kawa jest potrzebna do przejścia całej gry na 100%. Tu mamy co? Wejście, dobra. Tutaj. Może mu ten rozpuszczalnik przyniosę. To też będzie kawa. Gdzie to może być kawa? Panie drogi. Gdzie ja to idę? Bo to jest to. Nie no, kawy nie ma. Nie mam pojęcia. Gdzie może być kawa? Niestety. Zakładam, że na każdym levelu jest kawa. Ale już się przekonałem parę razy, że tak. Dobra, co tam dziadek? No serio? Nie mogę z tobą pogadać? Z tobą też nie? Nie podziękujesz? Dobra. Kawa. Może gdzieś na zewnątrz? W krzakach? Mogłaby tu stać na przykład. Kawy szukam, człowieku.
Dobra, kończymy. Trudno. Najpierw, że jak nie znajdę rzeczywiście tej kawy, to ten... a będzie potrzebna... to sobie jakoś tu wrócę. Żadnych obrażeń nie mamy od prądu, tych spraw. Dobra, lecimy. Następne zadanko. Wybierz misję. Pożar w tunelu samochodowym. Nie. Same najgorsze rzeczy. O, to na 100% miałem. Fajnie. Krowa też. No te tunele to będą najgorsze. Zostaje sobie to na kolejny odcinek. Hej. Spróbować to zrobić teraz. Pożar w fabryce. Pójdę pożar w fabryce, co mi tam. To przynajmniej z grubsza pamiętam. Jakiś kolej zadzwonił, tutaj leżał, chciał to zgasić. Coś w tym stylu. Tutaj jest pewnie klucz. Może. Tylko pytanie, czy ja kawę tu znalazłem. Aha. To chyba znalazłem sam. Ciekawe, co tutaj, czy to się da otworzyć. No to wygląda, że jest kluczyk. Zasadniczo mam kluczyk, no dobra. BMZ. Dobra. Otwieramy drzwi. Let's see. Detector group 2. Wyłączmy. Powinniśmy mapę dostać. This should be the right map. Zgaś światło. Nie kłócaj, tylko zgaś światło. Tak, to wiem. Zostaw. Wezmę chuligana. To. Z tego co pamiętam, warto otworzyć lufciki na górze. Tylko nie pamiętam, czy one chuliganem się otwierały, czy trzeba mieć tą piłę. Które to te lufciki były? Dobra, mamy chuligana. Założę maskę na wszelki wypadek. Wiecie, zawieje dymem. Nie wiem, czy to powinienem w pierwszej kolejności robić. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co zobaczymy. Okej. Okay. A tego już nie musimy, tak? Dobra. Okej. Okay. Co? Nam nic nie zmieniło. Może one się wieczą w tym momencie. Same. Otóż co mogliśmy, to otworzyliśmy. To już mi się nie świeci. Dobra. Aj, tutaj chyba demo nie było, więc luz. Wejście było od tyłu.
otwarte chyba. Okej. Oh, a smartphone. Someone must have lost it. Te. So here's our wannabe firefighter. On we mdleje. Are you all right? No, padaj. Situation report. Person with suspected smoke poisoning. Requires medical attention. Już leży. Copy that. The ambulance is getting ready. Te. Jak on nim rzuca na glebę, to normalnie. Klasa sama w sobie. Gdzie jest ambulans? Dobra. Gdzieś było sprężone powietrze. Do maski. Lecimy dalej zatem. Drzwi. Situation report. I'm in the warehouse. Heavy smoke. I have almost zero visibility. Copy. Continue search for source of fire. Who would leave their helmet here? Te. Otwierajmy, zanim wyłączę prąd. Z tego co pamiętam, to warto było zrobić. Okej, to się próbowało gasić. Why is the door open? Situation report. Fire source detected. Entire transformer is burning. Roger. No. There's nobody here. This must be the gas supply to the heating system. Better safe than sorry. Ofej, myślałem, że prąd wyłączam. A to gaz po prostu. Co, on się włamuje teraz? Nikogo nie ma w domu? Nie wiem, ja to sobie zawsze wyobrażam, że jak tak się otwiera wszystko, to się nie wywietrza, tylko bardziej jara wszystko. Ale co ja tam wiem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Serio? Nie wywietrzyłem wszystkich pomieszczeń? Jak? Miałem to zrobić. Przecież otwieram wszystko. Pootwierane i nie wywietrzyłem. Nie kumam. There doesn't seem to be anyone here. To chyba dobrze. Idziemy pogasić zatem. Czemu mi nie łapiesz tej gaśnicy? Extinguishing attack initiated. Może powinienem najpierw zgasić, a potem pootwierać. Understood. Fire is out. Opcjonalne cele. Ciekawe co. There's nothing here. Nothing to see here. Ale może kawa będzie. Ty. Jest kawa gdzieś dla szefa. Dla szefa kawę potrzebuje. Wkurza te szukanie tej kawy.
co źle zrobiłem, że nie wywietrzyłem tych. W którym momencie zrobiłem błąd? Że to już mi nie zaliczyło wywietrzenia. Co ja tu? Muszę zobaczyć w necie, jak inni to grają. Może kawa będzie w kibelku. Zakładam, że tu w ogóle kawy szukam. Dobra. Idę, zakończę, trudno. Sorry, szefie, że nie ma kawy. Gdzie to jest to tutaj? Będzie 100% czy raczej nie? Kurde, no nie. Dokładnie musiał być ten sam problem. Może zrobię to jeszcze raz. Tylko ten przytnę. Jak się dowiem. Co? Jak się nie dowiem, to się zaraz pożegnamy. Widzimy się za momencik. Dobra, coś znalazłem. Z tego co widzę. Tu trzeba było wentylator postawić. Super. Na pewno wiedziałem o tym. Chodziłem. I mamy wywietrzone. Chociaż jeszcze nie wszedłem do środka, ale już wywietrzyłem. Fantastycznie. Dobra. Zakładajmy, robimy powtórkę z rozrywki. Situation report. I'm in the warehouse. Heavy smoke. I have almost zero visibility. Copy. Continue search for source of fire. Aha, to może teraz... Nie ma tego. Demo nie ma. To w sumie logiczne. Someone already tried to extinguish it. Why is the door open? Situation report. Fire source detected. Entire transformer is burning. Roger. Roger. There's nobody here. This must be the gas supply to the heating system. Ale oczywiście. Nie wiem, czy zasadniczo muszę to... Aha, dobra. Czyli jest okej. Okay. Zobaczmy jeszcze. Bo tu pewnie będzie ostatni komunikat, że nikogo nie ma. Czemu taka... Serio? Znalazłem kawę przy okazji? Fantastycznie, nawet kurtynę wziąłem, pomyślałem. Super, że kawę znalazłem. Ciekawe, czy poprzednio też ją znalazłem. Leci Stefan. Szefowi kawę zaniesiemy. Fantastyczne. Nieważne. Pożar, ogień. Grunt, żeby szefu kawę miał. Szefie, kawę znalazłem. Jak? It's cold and stale. Dobra. Lecimy. Gasimy, maska. Trochę mało od tego gazu mi zostało. Znaczy tlenu, co jak tam. I złączymy prąd. Serio. Już włączyłeś? I gasimy. Extinguishing attack initiated. Daj, Stefan, dajesz. Fire's out. Understood. Fire is out. Wszystko na 100% elegancko. Dobra, idziemy. Oddajemy, kończymy. Nie mogę wyjść, bo wentylator stoi. Super. It won't work without power. Oj, fantastycznie. No tak, nie ma prądu. Logika. Bo włączyłem. Dobra, wsiadamy, zobaczmy podsumowanko. Fajnie, że się udało. Żadnych obrażeń nie dostałem. Zobaczmy jeszcze w podsumowanie,
chciałbym, bo ktoś się pytał, ile to jest misji na odcinek. Raz, czy tak mamy 3, 6, 9, 9, 10, 12, 12, 12, 15, 17, tak wychodzi. Dobra. Dzięki zatem za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejne zapraszam w nadchodzący czwartek, czyli w kolejny czwartek. Mam nadzieję, że już tym razem uda mi się punktualnie o godzinie 18 nagrać i opublikować ten kolejny odcinek. Dzięki jeszcze raz. Hej.